Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Alice Madness Returns. Witam w rozdziale trzecim. Tak, czeka na nas nowa porcja różnych rzeczy do zbierania. I oczywiście kolejna pełna róża do pomalowania. No i na razie jesteśmy w tym jakby realnym świecie, więc cóż, rozejrzyjmy się tutaj. Co my tu możemy zrobić? W ogóle kamera działa tak, jakby chciała, a nie mogła. Co to jakiś targ? Okej. Niech tu dostojnie. Co tu jest? Aha, trumna. Okej, wszyscy nad nią tak stoją jak zaczarowani. No dobrze. A nie, bo ja się tu nie mogę zmniejszać, zapomniałam. Już chciałam szukać dziurek na klucz. A to nie ten świat. Nie ten świat, Alicjo. O! Idziemy do Radcliffe'a. Idziemy po naszego króliczka. Yes? Who is it? Alice Liddell, Mr. Radcliffe. Ah, oh, you're back. I suppose you better come up. Mind the latch. Aha, dobra, tu znowu nie mogę sterować za bardzo kamerą. Tak dziwnie, raz to działa, raz nie działa. Co tu mamy? No proszę, jak tu ładnie, w ogóle jak kurz się tutaj unosi. Kapelusz. Jakby szalony kapelusznik. Swoją drogą, to mi przypomina jakąś tam półkę z Simsów chyba. Kiedyś był w jakimś dodatku. O, i zegar dziadka. Te zapiski sporządzono wieki temu na pergaminie przy użyciu tuszu. Radcliffe twierdzi, że Chińczycy wynaleźli go 1000 lat temu, mieszając sadzę, oliwę, żelatynę z oślej skóry i piżmo. Ten człowiek wie sporo niesamowitych rzeczy. Wow. Fajne. To? Nie. Radcliffe, który potrafi zanudzić, opowiadając o najciekawszych sprawach, mówił, że to zakrzywione ostrze to XVI-wieczna katana Meito, a krótszy miecz to Wakizashi. Z obu broni użytek robił japoński samuraj. Czemu ta kamera tak gdzieś już? Boże. Wow, ale fajnie. Widzę, że on tak raczej azjatycką kulturą jest zainteresowany. Tak to wygląda. A tu? Tu? Tu nic ciekawego. Chyba tam ma zbroję nawet w gablocie. You do have my rabbit. Got your manners. And what else I wonder? You abandoned it at Rutledge Asylum, my dear. We've been over this before. In a huff as usual. Oozing with attitude and accusatory flummery, I've stolen her rabbit. Ridiculous pretext. She's here about the fire again. All the mad child wants to talk about. My report found her family dead by misadventure. She won't accept it. It goes on and on about her killing memories and her need to know the truth. The alleged truth is, the fire began in the library when the cat knocked over a lamp. The blaze trapped her parents and sister upstairs. Sister Lizzie never even unlocked her door. Died in her bed. The guilty cat always sets her off. She denies it. Makes no sense. It can't be, etc. Agreed. From the outset, Alice was my candidate for the pyromaniac. The girl had a fixation with fire. I once remarked that I thought she might have had a larger role in causing the tragedy. She suffered some sort of psychotic episode. O kurczę, oskarżał Alicję. Did I rip his head off? I wanted to.
Co? Czy wyrwałaś mu głowę? What's left of my brain will explode. Is it mad to pray for better hallucinations? Perhaps I'm fated to expire right here. Okej. Okay. Czy to znaczy, że wędrowaliśmy po pustych pomieszczeniach, a ona sobie to wszystko wymyśliła? Albo zbudowała z jakichś wspomnień? Wszystkie meble i reszta dobytku zniknęły. Nie zostało nic poza kurzem, plamami i zapachem tytoniu. Ani śladu raportu koronera, ani mojego królika. Ani jego. Ale masakra. Tego się nie spodziewałam w sumie. I tu nic nie ma faktycznie. To się to wszystko wspomniało. Tak jakby. To co ja mam teraz zrobić? No, a było tu tak ładnie. A tu jest woda. Aha, tu jest wyjście. Tylko jakąś inną ścieżką weszłam. Co to? Jakaś figurka? Mogę coś z tym zrobić? Nie. Nie mam pojęcia, dokąd idę. Czemu tu grzyby rosną jakieś ogromne? Co tu się dzieje? Alicjo! O nie! O nie! Co to ma być? Ogarnie nas wielkie szaleństwo. A! To ten pociąg, który ścigamy, który wygląda jak katedra. O, i z powrotem w krainie. It's corrupting all of Wonderland. Seeking refuge from the wicked world? Perhaps things only look like they've gone to hell. You're not that good a liar, and I'm not that stupid. But something a bit less calamitous would have been welcome. This unmitigated disaster is your doing, and it will get worse. Your train keeps a hellish schedule. Get moving. Time waits for no one. The change has begun. The train is perfectly capable of terrifying me, Kat. You should find another job. Is there really so little hope? There's even less, and if fear paralyzes you, we are lost. O nie. Dlaczego wszystko ode mnie zależy? Dolina zguby! O nie! Pełna potworów, widziałam! Wiedziałam! Nie, 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 nie. A! A! Nie, 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 dobrze. No. No, strzelaj. A! Rozstaw. Nie wyszło ci. O, myślałam, że nie zdążę. No, umrzyj, wiesz. Nie chcę mi się z tobą tak bawić. No, strzelaj tą swoją kulką nienawiści. No, kropka nienawiści. No się zasłania, no, jak ja mam to uderzyć? Denerwujesz mnie, koleś! No, w końcu. Wiecznie się zasłania. Ale co to jest? Wygląda jak fajka wodna. Ale nie mogę nic z tym... Aha, czekajcie! Nie, to chciałam. To się jakoś... O, właśnie. Użyj.
Co to robi? The journey of 1,000 miles begins with a single step. A single step off London Bridge could end my journey. Failure as your epitaph. Well, I'd hoped you were more courageous. Ha. To jest ta fajka od tej gąsienicy? Tu jakieś dziwne akcje się dzieją. O, wiedziałam. Jak nie te, to inne gluty. Tam coś jest. W sensie... O, tutaj. Robię szopkę. Wow. Jezu. Tam są zęby. A! No, dobra. O nie. Czy ja mogę je stąd? Dobrze. O nie, zcięło mi grę! No, oszustwo! Za oszustwo! Kłamstwo w państwie. Te wszystkie zęby tam zostały. O. Wróciliśmy do muszelek z zębami. Okej. Okay. W ogóle te... Aha, bo jeszcze jedna... Znaczy nie wiem, czy jeszcze jedna broń w końcu, czy nie. Jeszcze i tak brakuje do ulepszeń. Dobra, może i znowu. That vaporous ledge only appears as flimsy and insubstantial as your confidence. It will hold you, trust me. No, ja nie wiem, czy tobie można zaufać. dokąd ja mam się udać stąd? Tam coś jest, widzę. Aha, tutaj. Dobra. Zęby. Tam butelka. Zęby. Om. Tam już na mnie czekają. Aha, tylko jeden. Tak pojedynczo to tak w sumie... Nie ma żadnego zagrożenia, nie? A potem nagle pierniczają miliard przeciwników naraz i każdy inny i zabierać. Ciągle mi się myli z tym. Są jakieś fajne rzeczy? Nie. Myślałam. Chyba nie. Wow. Tutaj. O, zęby! Ścieżka zębowa. O. To wygląda jak arena. Tam się wszystko rozpada. Ale tam widzę butelkę. Więc tu pójdę najpierw. Okej. Okay. Tam była jakaś glizda. Glizda. Ja już myślałam, że... się na mnie. Ojej. No właśnie. Tu będzie walka. Podnieś bombowy imbryk? Aha! O! To jest ta broń jeszcze. Kolejna. Chyba. Jedyny w swoim rodzaju, pokrywka z upustem pary, ciśnieniomierz zegarowy, strzela niszczycielskimi granatami fusowymi. Ciekawa broń, nie powiem. Strzel sobie herbatkę, będzie bombowa! Ej, ten tekst jest super, muszę sobie go gdzieś na ten, na streamy dać, w przerwę. Strzel sobie
herbatkę. Będzie bombowa. Kosmos. Najlepszy tekst ever. Bombowy imbryk jest bardzo skuteczny w starciach z grupami przeciwników. Okej. Im dłużej ładujesz strzał, tym większy będzie zasięg. Bombowego imbryka można używać do niszczenia z dystansu kruchych powierzchni. Przełączaj się między młynkiem do pieprzu, a bombowym imbrykiem. O kurczę. Myślałam, że na to jest inny przycisk. Wow. Matko, ale się powoli ładuje. Znaczy on się szybko przegrzewa czy coś. Au! Nie, zeżarł mnie, no. I wypluł jeszcze w dodatku. Wiecie co? Nie powiem, żeby ten imbryk był jakiś zaczepisty pod względem trafiania. No, świetnie. Dobra, chyba wolę to w pieprzu, tylko... Nie, czemu mnie tak zażera mocno? Ej, gdzie jestem? Lol. A. Świetnie, gro, dzięki, że w ogóle się nie widzę. Halo, gdzie jest? Dobra, nikt mnie zabije, bo ja nawet nie wiem, gdzie ja jestem, nie? Normalnie... I'm loving it. Oczywiście, że chcę kontynuować. Ale co to miało być? Za oszustwo. Dobra, to... Tych mogę jakoś... pokonać z tego. O matko, tylko zanim on się naładuje... Dobra, ale na to wolę tą pieprzniczkę. Zwłaszcza, że ją mam ulepszoną, a... No czemu ona nie... Ach, nie zaznacza tego przeciwnika? Jedna. Muszę się dostać za jego plecy. Chyba, że muszę go pokonać za pomocą tego imbryka na przykład, bo się nie da inaczej. Nie wiem. Jezus! Mam przed tym uciec. No, super. No, świetnie, świetnie. I on się zachowuje inaczej, no. Oh my
God nas. Umrzyj! Ja myślałam, że ogólnie to jest ten sam przeciwnik, którego mieliśmy wcześniej, a on zachowuje się inaczej. Może on był nawet taki sam, tylko... Oh my god. Ale ciężkie to było. Dobra, może ulepszmy ten imbryk. O, ja nie to chciałam. Może jak będzie ulepszony, to będzie lepszy. Znaczy w sensie... O Boże. To będzie się łatwiej z niego korzystać czy coś, chociaż biorąc pod uwagę, że na razie tylko nóż ma ulepszony na maksa, to będzie lipa trochę. No, ciężkie to jest do sterowania, szczerze mówiąc. Ała, jeszcze mi grę przycina. Przejścia tu. A. Nic więcej chyba. O, świetnie, gwizdy wylazły. Zęby! No jakoś nie widać, żeby tu były zęby, chyba że... Nie wiem, rozwalam je razem z tym kłoniem. Co tu jest? Nie wiem. Tam też są zęby. Okej. Okay. Dobra, pewno tych glizd nagle zaczęło wyrastać z ziemi, że tak powiem. Z wami to sobie tak poradzę. Widzę, że tutaj jest do użycia. Dobra, to użyjmy. I'm devastated. Look what's become of my beautiful valley. All things change in the fullness of time, often not for better. Okej, okay, dobra, tu jest jakieś wejście do góry, ale teraz nie wiem, bo tutaj jest na... O, tutaj jest coś też. To jest wspomnienie. Of course, one family's disaster may be another family's opportunity. And the same goes for surviving family member, if you know what I mean. Nie wiem. Może jednak powinnam iść najpierw tutaj. Chociaż tutaj też są jakieś rzeczy. Oczywiście pełno glis. No ale to tak. No ała! No przecież się. No. Pełno zębów. Rozwalić? Tak, mogę. Okej, okay, tu nie ma przejścia. No bo nie wiem, czy powinnam iść tam na górę, czy... Teraz tak jakby dwie drogi mi się zrobiły. Świetnie. Okej. Mam tamtego. No, chodź tu. Okej, okay, z tym imbrykiem to tak
średnio coś. A, spadłam. Idziemy zlecę. Czy ten koleś zleciał za mną? Nie, no nie. Musi się dostać na górę z powrotem. Osz! Może nie! Nie ten przycisk. Okej. Okay. Sam się rozwalił. Chyba. Dobra. Listy załatwione. Może jak tu się wszystko niszczy, no. Cóż za okropny świat. O, tam jest ryjek. A, tylko czekajcie, bo ja nie mogę tym chyba. Ryjek! Co masz dla mnie? Aha, masz wejście na górę. Ryjek, ryjek, ryjek. O! Jeszcze dziurka na klucz. Jestem w pełni usatysfakcjonowana takim obrotem spraw. Okej. Okay. Żeby tu były tylko zęby. Chyba nie do końca. Wow. Się materializują. No, o. Tam jest muszelka. Nasza pierwsza muszelka w tym rozdziale. O, nawet zapis tutaj jest. Ciekawe, co teraz będziemy mieli za zadanie. Boże. Ostatnio mi powiedzieliście, że zlamiłam, bo tam w jednym momencie nie trzeba było walczyć z wrogami, tylko wytrzymać w trakcie najazdu, że tak powiem. Kosmos. A ja oczywiście walczyłam. Ah, there you are, Alice. O, tym razem pytanie. Witamy. Nadejście tego widma o zmierzchu tylko po to, aby ubolewać nad jego odejściem o brzasku. Co to takiego? Oh my god! Nadzieja, sny, flok, śnieżne jętki. Zmierz? Wydaje mi się, że sny. You're correct, miss. Jej! Te zagadki nie są takie trudne, znaczy w sensie takie pytaniowe. Ej, mamy pierwszą część farby z trzeciego rozdziału. Okej, jestem z powrotem. Niestety gra wyrzuciła mnie do Windowsa i szczerze mówiąc nie mam pojęcia za bardzo jak naprawić ten błąd. To znaczy ona się wyrzuca w momencie, kiedy ja wychodzę z tej muszli, jakby zbieram tą farbę do róży i jakby potem już nie mogę stąd wyjść. Więc ja spróbuję ogarnąć sobie ten problem sama, albo z waszą pomocą gdzieś tam na Discordach, albo gdzieś, gdzieś na grupach zobaczę. Popytam się jeszcze, może ktoś wie jak to rozwiązać. Także w tym miejscu sobie skończymy, bo i tak mamy już pół godziny odcinka, a następnym razem, jak już to naprawię, to mam nadzieję, że to naprawię, to wejdziemy do tej muszli i zbierzemy to. No, szkoda mi to zostawiać. To co prawda jest rzecz dodatkowa i nie musiałabym tego robić, no ale mimo wszystko, no szkoda mi. Poza tym w każdym momencie potem ta gra może i tak wywalić, więc nie wiem. Nie wiem, musimy to jakoś naprawić. No dobrze, a na razie dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i zapraszam oczywiście do kolejnych odcinków, także trzymajcie się cieplutko i pa pa!